Siema. Rok 2023 zaczął się dla szachów dość dziwnie, ponieważ wszystkich nagle zaczął interesować jakiś kot, mitens o rankingu 1, który ogrywa lepszych od siebie rankingowo zawodników. Natomiast dzisiaj, pomimo tego, że wczoraj pokazałem wam partię, jak Hikaru Nakamura zremisował, to dzisiaj chciałem wam pokazać dwie partie, dwóch streamerów, czy w zasadzie dwoje streamerów którym udało się Kota y, ograć. Na końcu powiem tam Wam też, z czego to wynika i dlaczego akurat te partie zostały przez ludzkość y, wygrane. Natomiast zanim przejdziemy do partii, jak chcecie grać lepiej w szachy, nie wiem, czy na tyle, żeby ogrywać Mitemsa, ale chociaż trochę lepiej, to zapraszam na szachomani, znajdziecie kursy, niedługo pojawi się kilka nowych, y, także, także spoko, polecam Tomek Jaskółka. Natomiast przechodzimy już do partii. Pierwszą partię, którą chciałem wam pokazać, to partia pomiędzy Benjaminem Bokiem a właśnie Mitensem. Benjamin Bok, silny arcymistrz, ponad 2600 rankingów FIDE, no i też jest streamerem. Także nastąpiło D4 i Mitens słynie z tego, że lubi czasami poddymić w debiucie. Dosłownie widziałem partię, gdzie potrafił w którymś tam momencie zagrać F6 G5 H5. Tutaj zdecydował się na obronę holenderską, coś co sam grywam, także partia na pewno bardzo fajna. No i tutaj yy, to jest po prostu cały czas główna teoria do ruchu D6. Skoczek C3, no i tutaj większość ludzi grywa w tym momencie albo ruch C6. Albo ruch Hetman E8. Hetman E8 po to, że Hetman zazwyczaj dobrze stoi w obronie holenderskiej, właśnie na polu E8, żeby w przyszłości móc wejść tutaj. Natomiast C6 to jest po prostu kontrolowanie centrum i bardzo często tam C6, A5, skoczek A6, skoczek C7 i takie solidne ustawianie. Natomiast Mitten zdecydował się zagrać ruch skoczek C6. Benjamin Bok dość szybko to wykorzystał, atakując tego skoczka, no i okazuje się, że nie bardzo, nie bardzo jest dobre pole dla tego skoczka gdziekolwiek, ponieważ jak pójdzie tutaj, to możemy to zbić, zbić. Niby czarne mają silne centrum, ale tutaj spokojnie można zagrać E4 i zniszczyć tę strukturę. Natomiast jeżeli skoczek musiałby wracać, no to trochę bez sensu. Dlatego kotek zdecydował się zagrać skoczek A5, nastąpiło B3, no i teraz, jak widzicie, ta przekątna jest bardzo mocno osłabiona. A goniec tutaj stoi. Jeżeli czarne nie zareagowałyby, zagrałyby coś losowego, no to goniec B2. Białe mają bardzo dużą przewagę, ponieważ ten skoczek jest słaby. Ale tutaj jest taktyczna możliwość, ponieważ można zagrać ruch skoczek E4 i teraz nie możemy tego zbić, no bo stracimy jakość. Natomiast jeżeli tego nie zbijemy, no to w innym przypadku stracimy tutaj figurę i przegrywamy. Natomiast Benjamin Bog zna teorię. To jest teoria, którą grywali nawet zawodnicy powyżej 2500. Plus. I tutaj możemy po prostu zbić i poświęcić jakość po to, żeby ustawić skoczka na G5. No i co nam to dało? No bo jeżeli popatrzymy sobie tak stricte materialnie, no to kotek ma plus 2. To znaczy kotek ma wieżę, przeciwnik ma tylko lekką figurę, tylko skoczka. Ale. Problem dla koloru czarnego i prawdopodobnie to jest to, gdzie nasza ludzka głowa jest troszeczkę lepsza niż takie myślenie komputerowe. Myślenie komputerowe, pewnie nawet tak się nie mówi. A mianowicie, ten skoczek przez długi czas nie będzie mógł się ruszyć. Ten goniec też za bardzo nie ma jakiegoś potencjału, natomiast wszystkie figury mogą powoli być kierowane przeciwko temu królowi i atak białego jest po prostu za duży. Jakbyście zagrali sobie tę partię i dali dwóch zawodników, na przykład na moim poziomie, to strzelam, że grający białymi wygrywa 80% partii, ponieważ to jest taki bardzo łatwy atak. Nastąpiło C5, no i tutaj Benjamin Bok decyduje się zagrać ruch H4. Co ciekawe, można tutaj grać E4 i według teorii oraz według komputera to jest najlepsze. Natomiast wiecie, bok jest człowiekiem, zagrał H4, nastąpiło koniec G7, H5, H6, skoczek E6, łobu -dubu, dubu i G5. I przez krótką chwilę wydaje się, że mi ten sporadził sobie ze wszystkim najgorszym, co mogło go tutaj spotkać, ponieważ. Yy, Tutaj wszystko jest poblokowane. Nie do końca widać jakieś perspektywy na atak. A co gorsze, skoczek zaraz wejdzie na C6, na D4 albo na E5 i on wróci do gry. Także tutaj czarne już wyrównały, tylko muszą grać dokładnie. Box zdecydował się zagrać ruch E4 nastąpiło bicie i skoczek H2 i teraz ten piorek może podwisać tutaj po ruchu E4 prawdopodobnie najlepsze było skoczek C6, natomiast to jest taka idea, która jest dość trudna do zrozumienia, ponieważ po biciu chcemy po prostu tutaj zagrać hetman A5 wywierać presję, no i wiecie yy, białe mają Odzyskały jednego pionka, natomiast cały ten atak jest totalnie, totalnie zablokowany. Natomiast tu nastąpiło bicie, skoczek H2, poszedł ruch B5, poświęcenie pionka po to, żeby otworzyć jakąś pozycję na drugim skrzydle, jednakże ruch B5 znowu był dość dużym... Chłopotem nadal ewidentnie Kotek nie rozumie, że jego problemem jest skoczek na A5. Powinien nim wracać. Natomiast po B5 dopuszcza do bardzo dużego ataku, ponieważ następuje goniec E4. Atak na wieżę. Kotek celowo ją oddał, ale okazuje się, że bicie tutaj byłoby bardzo słabe, ponieważ po odbiciu z ataku nici, natomiast ta przewaga tutaj w centrum i na skrzydle hetmańskim byłaby dla Kota za duża. Natomiast Benjamin Bok zagrał skoczek G4. Bardzo silny ruch. Nastąpiło wieża C8. No, i tutaj możecie się zastanowić, ponieważ białe zaczynają i wygrywają. I białe mają tutaj bardzo ładną ideę, która jest taka, że jeżeli jej nie widzieliście nigdy wcześniej, to na pewno czegoś mądrego się z tego filmiku nauczycie. Ponieważ białe chcą atakować. Białe chcą atakować po białych polach z tego względu, że czarne nie mają białopolowego gońca. Więc te wszystkie pola możemy kontrolować. Dlatego tutaj, najlepszym i jedynym ruchem, który zachowuje przewagę. Jest zagranie ruchu Goniec B1. I teraz praktycznie nie ma obrony przed wejściem Hetmana na tę przekątną. Na pewno słyszeliście o motywie Maczugi. Goniec tutaj jest tym, co jest u dołu Maczugi. Natomiast to będzie potężna e, głowa Maczugi, jeżeli to tak się mówi. No i tutaj będzie wjazd na chatę. Także yy, Mitten zdecydował się tutaj zagrać wieża F6. Liczył na to, że nastąpi bicie, po którym będzie ten król przynajmniej miał jakieś miejsce do ucieczki. Natomiast tutaj Benjamin Bog z zimną krwią zagrał Hetman C2. W tej pozycji nawet Patrycjusz nie za bardzo daje radę, ponieważ Hetman H7, bicie na E6, no i teraz bardzo silny ruch. Czy Benjamin Bog widział filmik, jak atakować w szachach? nagrany przez tą jaskółkę, prawdopodobnie widział, ponieważ zdecydował się zagrać tutaj F4, żeby otwierać kolejną linię do ataku. Nastąpiło goniec D4, król H1, hetman C7, ale tutaj następuje łubu-dubu, król musi uciekać, hetman F7, król D7 i goniec F5. zauważcie, jak wszystkie figury po tym ataku niszczą mitensa No i mitens nie ma co tutaj zrobić. Straci jedną wieżę, straci drugą wieżę i prawdopodobnie przegra partię. Nastąpiło jeszcze bicie, Hetman bije E6, Król C6, i tutaj co ciekawe, można było zbić na C8 i przejść do takiej końcówki. Aczkolwiek wiecie, oczyma wyobraźni, jako ludzie, widząc taką pozycję, gdzie przeciwnik ma pionka, który zaraz stanie się Hetmanem, no to trochę się obawiamy na taką pozycję iść. Dlatego zdecydował się tutaj Benjamin Box zaatakować jeszcze tego skoczka, nastąpiło król B6, łubu dubu, łubu dubu, łubu, -dubu, łubu, -dubu, łubu -dubu. bicie na A2, ale tutaj nie ma już gońca na C1, także ta wieża zawsze może zostać poświęcona, no i te pionki zadecydują. No i okazuje się, że tak właśnie ta partia się skończyła, ponieważ nastąpiło koniec E6 z atakiem na pionucha, pionuch stał się Hetmanem. Nastąpiło bicie, bicie. Przez krótki moment mamy prawie że równowagę materialną, ponieważ jeżeli tutaj, wiecie, czarne zdążą zbić, to jest praktycznie równowaga materialna, trzy pionki za figurę, ale na ruchu jest kolor biały i nastąpiło skoczek H6D5 bicie. No i myślę, że reszta nie wymaga już jakiegoś wielkiego mojego komentarza, ponieważ jest tutaj matowanie hetmanem i królem. Król sobie podchodzi, jest zamykany w klatce matowanie na F7. No i Benjamin Bok zwyciężył z Kotkiem. Zrobił coś, co nie udało się Hikaru na Kamurze. Jednakże druga partia wydaje mi się, że jest jeszcze dziwniejsza, ponieważ Mittens zmierzył się z Akanemsko. Z całym szacunkiem oczywiście dla sympatycznej streamerki, ale ona jest jednak troszeczkę półeczkę niżej niż arcymistrzowy. więc jak to się stało, że zdołała ona stawić opór Mittensowi? Zobaczcie, co się działo w partii. Nastąpiło E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, o, partia hiszpańska, wariancik, który jest jedną z głównych linii, także nie będę w niego za bardzo wchodził. Do tego momentu wszystko jest ok. Ruch H6 raczej yy, nie jest uznawany za podstawowy. Wydaje mi się, że mitens nie ma jakiejś książki debiutów wgranej. No i ten ruch H6 jest taki trochę dziwny, bo oddaje tempo białemu, a w zasadzie nie wiadomo dlaczego. Także tutaj Nemo wykorzystała to, za... nastąpiło D4. D6, skoczek D2, łubu, dubu, łubu dubu, skoczek B4, no i wieża E3, żeby ta wieża potencjalnie mogła gdzieś tutaj wchodzić. Nie musimy się martwić o skoczek D3, i tak dalej, i tak dalej. Białe mają stabilną przewagę, ale czarne atakują. C5, A3, skoczek C6. No i tutaj Nemo ma jeden ruch, który zapewnia jej przewagę. Tym ruchem jest D5. I znowu, podobnie jak w poprzedniej partii, ten skoczek nie bardzo ma się gdzie znaleźć. Jeżeli odejdzie tutaj, zagramy goniec c2, być może w przyszłości zagramy b4 i jesteśmy gitami. Jak skoczek odejdzie na b8, no to warto się go zapytać, co on w ogóle w tej partii robił, skoro po czterech ruchach nadal jest na b8. Natomiast jeżeli pójdzie na e5, no to zawsze trzeba liczyć się z tym, że nastąpi bicie, bicie, no i ten pionek będzie podpartym wolnym pionkiem. Natomiast tutaj Nemo zdecydowała się zagrać ruch skoczek F1. I teraz po biciu, 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 czarne mogą zagrać wieża C8, goniec D2 i D5. Ruch, który jest ba zazwyczaj bardzo ważny w partii hiszpańskiej. Mówi się tak, bardzo skrótowo oczywiście, że jeżeli czarne dojdą do ruchu D5, no to zazwyczaj, jeżeli przy tym nic nie stracą, to już wyrównały pozycję. No i tutaj problem jest taki, że po biciu Czarne mogą zagrać goniec C5, no i nawet ta pozycja w sumie nie jest jakaś zła dla białego, ponieważ mają pionka w zamian za jakość, natomiast Nemo zdecydowała się zagrać goniec B4, nastąpiło bicie, 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 no i okazuje się, że Mitens będzie prawdopodobnie po raz kolejny górą, ponieważ nastąpiło tutaj po, tym, po tych wszystkich wymianach nastąpiło zdobycie pionka, no i wydaje się, że Nimo tutaj się posypia, natomiast Nimo zdecydowała się zagrać ruch skoczek G3, a tak na tego pionka, no i z jakiegoś powodu kotek zamiast zagrać jakiś logiczny ruch, zdecydował się zagrać ruch skoczek D5. Jednak problem z tym ruchem jest taki, że po wymianie, wymianie po prostu ten pionek może spaść. Więc nastąpiło skoczek E4, wieża C4, Hetman wraca na E1, Łubu, dubu, łubu, dubu, łubu, dubu, łubu, dubu. Mamy taką pozycję. Czy jest ona remisowa? Jest remisowa. Czy Kotek ją wygrał? Zobaczymy, czy Nemo to wygrała, no raczej się nie zapowiada. Ale ok, Hetman C8. Dużo takiego manewrowania. Nastąpiła jeszcze wymiana parych Hetmanów, król poszedł na H2, G5. No i tutaj Kotek robi to, co robi każdy komputer w końcówce, a mianowicie poprawia pozycję swoich pionków troszeczkę. Król F6 A5. Wieża E6, znowu kilka manewrów. Po których kotek idzie na G6 nastąpiło król D2, no i teraz G4. I nagle okazuje się, że przed NEMO są takie minimalne, ale jednak kłopoty. Ponieważ na przykład jak zbiję, przeciwnik to zbije, ale potencjalnie zrobi fikołka tutaj, tutaj zagra H3, H2, H1 i to robi Hetmana. Także to komputer będzie zawsze mówił, że to jest 000, ale próbować mógłby na pewno. Dlatego Nimo zdecydowała się zagrać ruch wieża D5, nadal stoi w miejscu, ten e, podchodzi na G5, nastąpiło wieża D4, wieża G6, król podchodzi, król idzie w drugą stronę, e, wieża E6, król D1, łobodubu, dubu i wieża E4. I znowu pojawiają się praktyczne problemy przed Nimo, ponieważ jeżeli odejdzie sobie wieżą, no to teraz trzeba liczyć król F4. Król podchodzi tutaj, tutaj, wybija nam pionki. Znowu komputer na luzie powie remis, ale jak jesteśmy człowiekiem, to jest trochę ciężko. Natomiast jeżeli nastąpi bicie to, co nastąpiło w partii, no to czy ta końcówka na pewno jest remisowa? Ponieważ zauważcie, że zostały tylko pionki, ale król czarnego jest znacznie bardziej aktywny. Król D2, król F4. Król E2, jedyny ruch. Nie możemy wpuścić króla na F3. A5. Teraz białe mają tylko jeden ruch, który im remisuje. Każdy inny przegrywa. I tym jedynym ruchem jest zagranie ruchu B3. I generalnie chodzi o to, że w końcówkach bardzo często liczy się tempo. Białe nie chcą się ustawić w pozycji, w której będzie bardzo podobnie, tylko będzie ruch białego. Bo w tym momencie wtedy będzie lipa. Trzeba będzie odejść królem i wpuścimy tego króla i stracimy. Yy, piąka i przegramy partię. Dlatego na przykład ruch B4 przegrywa. Ponieważ czarne zagrają A4, no i teraz białe gdzieś muszą się ruszyć. Jak odejdą tutaj, no to królew 3. Jak odejdą tutaj, żeby stać, no to okazuje się, że E3 bardzo łatwo wygrywa partię, ponieważ następuje bicie, bicie i ten król jest znacznie bardziej aktywny i wybijemy te wszystkie pionki. Ale Nemo znalazła jeden ruch B3. B3 jest po to, że którymkolwiek pionkiem teraz ruszy się kolor czarny. To białe będą mogły go zapchać i znowu będzie ruch czarnego. Także nastąpiło B4. Jedyny ruch to A4. Zauważcie, że nawet takie pojedyncze bicie sprawia, że partia jest przegrana. E, ale A4. Ok, to jest easy. Królew 5. No i tu wydaje się, że nic się nie może zdarzyć. Natomiast czarne zdecydowały się zagrać ruch E3. Jest to bardzo dziwny ruch. Ruch, który. Sprawia, że czarne paradoksalnie mogą te partie wygrać, ale mogą też te partie przegrać, ponieważ po E3. Oczywiście, jeżeli białe tutaj cokolwiek zrobią, no to przegrywają partie, jeżeli nie zareagują na to bicie. Natomiast po biciu trzeba liczyć, czy król G3 wygrywa, czy król E4 jest w stanie nam yy, zapewnić zwycięstwo, ponieważ po ruchu król E4... Okazuje się, że białe muszą tutaj bardzo dużo policzyć, ponieważ po król D2 król wchodzi tutaj. Teraz król D3 tu, pusz, tu, pusz, tu. Pusz, pusz, tu, tu. tu. Ta pozycja powstaje fresownie. I to jest oczywiście remis, ale wiecie, różnie może być. Jednakże po ruchu E3 Nemo zbiła i Mitens zagrał ruch, którego nie jestem w stanie zrozumieć. To znaczy rozumiem go, biorąc pod uwagę, że wiem już co to z tym Mitensem jest. Natomiast nie jestem w stanie zrozumieć, no bo całą partię grał w miarę dobrze, ponieważ Mitens zagrał ruch król g3. Prawdopodobnie policzył, że teraz po król d3 zyskaliśmy jedno tempo i ten pionek będzie za wolny. Tylko to czego nie policzył i tego nie jestem w stanie zrozumieć, to to, że białe przecież mogą zagrać król e4. I teraz po biciu e5 tutaj, 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 yy, to by był remis i faktycznie być może to też policzył, tylko problem jest taki, że po ruchu król g3 białe mogą zagrać król f1, a po ruchu król g2 mogą zagrać e6, tu, 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 tu. i teraz mogą dać szacha, z wymienić hetmana i ten król jest za blisko. Być może cała ta idea, tak jakby nie przyszła do głowy, czy do procesora mitensowi, natomiast e4 tutaj wygrywa. No i mi ten musiał wracać. Nastąpiło król D3, król E5, król E3, ale teraz pionkówka z pionkiem więcej zazwyczaj jest bardzo prosto wygrana. No i zauważcie, Mimo po prostu zdobyła jednego pionka, dopuszowała go, dorobiła sobie hetmana. No i kotek musiał uznać wyższość e, kobiety z Kanady. Także w taki sposób partia się zakończyła i a zwyciężyła z kotkiem. No i właśnie, jak to z tym kotkiem w zasadzie jest? I okazuje się, że Czeską popełnił coś dziwnego i myślę, że nie powinien tak robić, a mianowicie, gdy wypuścił mi ten san, to stwierdzili w pewnym momencie, że chyba on jest troszeczkę za silny i gdy był on z jednym z botów. Nadal jest, no to tak jakby nie informując nikogo, manipulowali jego siłą gry. Czasami ten kotek grał z siłą powiedzmy 3200 na czeskomie, czasami ten kotek grał z siłą 3500, a czasami grał z siłą na przykład 2500 i niektóre ruchy wykonywał znacznie słabiej niż wszystkie inne. Yy, także tak to wygląda. Yy, no ja nie jestem fanem czegoś takiego. Wydaje mi się, że już jak wypuścili, no to powinni to zostawić, ale okej. Okay. Póki co, z tego co wiem, już nie manipulują i kotek jest tak samo silny, jak ma być, i już nie będzie w tym zmian. Także tak to wyglądało. Ludzkość uratowana, można było wygrać z kotkiem. No i cóż, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to łapka w górę, słubek, odwiedzajcie szachomanie. No i trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo.